Dzień dobry, witamy po serwisie informacyjnym, a z nami już kolejni goście. Zespół Overdoors. Pozwolicie, że od godziny, wiesz, mi się tutaj po prostu od wszystko... Od strony to się nazywa? Od strony, tak, od mojej lewej strony. Patryk Paterski, wokal i bas. Arkadiusz Arek Rykaczewski. No, cześć. Oczywiście gitara. Arek Szoplik, gitara. Cześć. I Marcin Kusiński, perkusja. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj właściwie poprzez konkurs, który wygraliście. Oczywiście musicie się pochwalić, co to był za konkurs, kogo wyeliminowaliście, no i jaka jest nagroda. I czy boicie się teraz wyjść na ulicę, bo boicie się, że konkurencja Was zmiażdży? Nie, nie jest aż tak strasznie, ale fakt, braliśmy udział w konkursie na Support T-Love przed koncertem, który ma się odbyć w ten piątek, 26 października. Konkurs odbywał się na Facebooku. Była tylko, no w sumie nie było dużego zainteresowania na tym koncertem, ale... Ile zespołów musieliście pokonać? No, pokonaliśmy jeden zespół, była nas dwójka raptem, ale macie duże rodziny i zagłosowali wszyscy. Możemy się pochwalić, że udało nam się zdobyć 1036 głosów. Drugi zespół zdobył 680, powiedzmy 8, jakoś tak. Ale tym, co możemy się pochwalić, że my jako zespół na Facebooku mamy 180 kliknięć lubię to i udało nam się ogarnąć aż 1000 ponad, a tamten zespół ma 800 kliknięć lubię to, a udało mi się ogarnąć tylko raptem 3/4 tego, co mają tam poklikane, tak? No, to czyli jest pierwszy poważny krok, pierwszy taki tak naprawdę, bo... Jakie mieliście największą widownię do tej pory na koncercie? Tydzień temu, jak graliśmy w pubie Szuflandia na Wojska Polskiego. Na Wojska Polskiego. No, szpilki nie można było wsadzić, mimo że klub nie jest duży, ale publiczność naprawdę dopisała. Nie, no nie właśnie, możemy, a teraz występ przed T-Love, czyli możemy spodziewać się całkiem sporej grupki ludzi pod sceną. Jest jakiś stresik już? Przygotowujecie się do tego jakoś psychicznie? Myślę, że żadnego stresu nie ma. Jesteśmy, podejrzewam, już tak ograni, że przed samym praktycznie tylko występem zawsze jakaś tam lekka trema. No gorzej, jak jej nie ma, prawda? Albo jak jest taka, że nie pozwala wyjść na scenę, ale czegoś takiego nigdy nie ma. Nas motywuje to granie, ta trema. Tak, motywuje, nas napędza do grania i tak naprawdę naszą najmocniejszą stroną są występy na żywo. Są występy na żywo, tam czujemy się najlepiej. Jeżeli występy na żywo są waszą mocną stroną, bo ja przygotowując się do programu wyszperałem wasze kawałki, jeżeli miałbym to jakoś zdefiniować, to brzmiało mi przynajmniej to czego słuchałem na taki amerykański garażowy, bezkompromisowy rock'n'roll lat 80. I wydaje mi się, że to właśnie was może pociągnąć. Jak się czujecie? Dacie radę podźwignąć support przed T-Love? Znaczy ja powiem tak, założenie miało być jako, powiedzmy, hard rock, rock'n'roll z lat 70., powiedzmy bardziej brytyjski, australijski, no ale potem wiadomo, Amerykanie ciągnęli powiedzmy to samo, dlatego to może tak brzmieć, a jeżeli chodzi, czy pociągniemy support, tak, czy damy radę, sądzę, że nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ to będzie dla nas koncert po prostu taki jak inny, tylko może będzie większa publika i większy zespół będzie grał po nas. A powiedzcie, od kiedy w takim składzie no gracie? No właśnie, powiedziałeś, że jesteście już ograni. Jak się spotkaliście? Jak to się stało, że właśnie teraz taka czwórka sympatyczna siedzi u nas w programie? No właśnie, może tamta strona kanapy się wypowie. Gramy razem w tym składzie od listopada zeszłego roku, czyli już prawie rok, i skład się nie zmieniał od początku, od pierwszej próby do dzisiaj jest taki sam i nie było nawet jakichś chwilowych odejrzanych członków zespołu. No proszę, to dosyć mało popularna strona budowania zespołu, że jednak się trzymacie. Czyli fajne takie zwieńczenie pierwszego roku, taki koncert przed T-Love. Co planujecie robić dalej w związku z tym? No, grać kolejne koncerty, na pewno już są dwa kolejne, oprócz tego supportu T-Love, które prawdopodobnie zagramy. Jeden będzie... Cześć, zapowiemy na końcu. Okej, to kolega Arek na końcu powie. A ile występów razem macie za sobą do tej pory? Jak je wspominacie i jak publiczność sprawdza? No, niektórzy się dobrze nie pamiętają swoich występów z nas. Każdy miał swój czas. Wiemy, o co chodzi, okej. Okay. Mamy tak około 10? Może troszkę mniej. Troszeczkę mniej niż 10. 7 zagraliśmy na pewno w tym roku.
najbliższe plany to na pewno jest pisanie nowych numerów. Cały czas są te pomysły, które gdzieś tam powstają albo przypadkiem, albo sami na próbie od początku do końca piszemy razem. No, ale najczęściej jest tak, że ktoś po prostu przynosi jakiś pomysł i na pewno właśnie pisanie nowych numerów. Nagranie tego w formie czegoś większego, takie plany podejrzewam na najbliższy czas by były. No właśnie, bo jakby naturalną koleją rzeczy każdego zespołu jest wydanie pierwszej płyty, później kolejnych. Czy macie już jakieś kontakty w tym? Czy myślicie, że może w ten sposób, właśnie przez taką promocję, na tak dużej imprezie, czy może już pojawiły się jakieś odzewy, jakieś większe zainteresowanie? Nie wiem, przybywa wam fanów? Znaczy, podczas całej akcji, kiedy właśnie próbowaliśmy wygrać ten konkurs i na szczęście nam się udało, to w przeciągu bodajże dwóch dni poprzez rozsyłanie informacji na temat konkursu doszło nam 50 fanów na Facebooku, coś takiego, tak, w ciągu dwóch dni. Wiadomo, to są liczby śmieszne jak na razie, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy młodym zespołem, no to każdy głos dla nas coś znaczy, tak? No w sumie to te 50 głosów to była 1/3 tego, co już mieliśmy, nie? Więc na takim patencie. Jeżeli chodzi o właśnie o coś, nagranie i tak dalej, no to tutaj apelujemy, żeby nas znaleźć nas na Facebooku. Tak, skorzystaliśmy już z siły internetu, teraz siła telewizji. Dokładnie, siła telewizji. Teraz oczywiście fajnie by było znaleźć kogoś, kto byłby skłonny nagrać nas i ewentualnie gdzieś wydać. No ale to są, tak sądzę, jakieś takie marzenia na taką przyszłość, nie wiem, za rok może. Zobaczymy, jak to będzie, prawda, bo najpierw trzeba doszlifować to, co mamy, żeby wejść, jeżeli byśmy mieli wejść do studia, to z czymś takim konkretnym, pewnym, że wiedzielibyśmy, że to nas zadowoli na 100%. Nie? Żeby ten materiał przede wszystkim był jednolity stylistycznie, żeby był spójny i żeby to było naprawdę coś mocnego, żeby tam nie było jakichś słabszych momentów, żeby to było naprawdę spójne. No i po nagraniu tego oczywiście, jak każda kapela, jakieś nagranie klipu, jakaś, no, trasa podejrzewam gdzieś tutaj przynajmniej po regionie, prawda, jakieś najbliższe. Fajnie by było, miasto. No ale no, jak to wyjdzie? Takie plany by były, żeby po prostu marzenia dążyć sobie do tego, co sobie zaplanujemy. Jak na razie odpukać, wszystko się nam udaje, nie? Więc... Powiedzcie, dla kogo gracie? Kto was słucha, jeżeli tak obserwujecie wasze występy? Jak to wygląda, jaki jest przedział wiekowy waszych słuchaczy? Nasze dziewczyny nas słuchają. Rodzice przede wszystkim, nasi najlepsi fani, najwierniejsi. Wiekowo? Przedział który z was wiekowy tam perkusją w domu łupie rodzicom? Dlatego wspomniałeś, wiedziałem, że coś w tym jest. No dlatego go słuchają, ale fani, no to przede wszystkim mamy 20 i 19 lat, tak? 20, reszta 19. Dlatego więcej osób przychodzi mniej więcej w naszym wieku na koncerty. Oczywiście zdarzają się osoby, takie powiedzmy starzy wyjadacze, tak? Którzy przychodzą na koncerty po prostu, żeby wypić piwo i posłuchać przy okazji jakiejś dobrej muzyki. I te osoby mają nierzadko po jakieś 40-50 lat i również im się podoba to, co robimy. I to jest dla nas w zasadzie chyba największa nobilitacja, ponieważ znajomy zawsze może powiedzieć, tak, że to się podoba. Ale jeżeli powie osoba z zewnątrz... No właśnie, że... z jakim odzewem się spotykacie już? Takie gracie koncerty, więc są też ludzie jakoś związani z tą branżą. Najczęściej spotykamy się z pozytywnym przyjęciem i z takimi głosami, że takiej właśnie muzyki w Szczecinie brakuje, że brakuje starego oldschoolowego rocka, że dzisiaj większość młodych ludzi chce grać jakąś nowoczesną muzykę, bardzo taką nastawioną na tak naprawdę na duży odbiór. Komercja. A my robimy po prostu swoje i gdzieś tam znajdujemy tą swoją niszę. Jeżeli ktoś chce nas słuchać i im się to podoba, to bardzo fajnie. A nie kusi was takie wejście w popularny nurt jakiś, żeby tych fanów na Facebooku w dwa dni przybywało 500, a nie 50? Znaczy, powiem, znaczy już zaraz przekażę od razu mikrofon, tylko powiem, że jeżeli mielibyśmy zyskać jakąkolwiek popularność, to tylko dzięki temu, co robimy. Nie zmienimy tego, co gramy, tylko dlatego, żeby mieć powiedzmy te 500 czy ileś lajków więcej na Facebooku, tak? Bo to nie o to chodzi. Zespół założyliśmy po to, żeby spędzać właśnie miło czas, żeby robić coś, co nas pasjonuje. Grać to, co kochamy przede wszystkim. No, nie dokładnie. Gramy dla lajków na Facebooku. No, a no wiadomo, za każdym razem, jeżeli ktoś tam powie, że no słyszałem o was, coś tego typu, no to jest zawsze miłe, ale to jest to idzie jako drugie, tak? To nie jest najważniejsze dla nas, nie? Co poza graniem? Czym zajmujecie się poza spotkaniami ze sobą, pisaniem tekstów? Czy uczycie się jeszcze, czy już zrezygnowaliście z tej nauki? Jak w ogóle godzicie naukę? Tak, i rock and roll, rzucamy szkołę. My z Arkiem numer 2, tutaj tym siedzącym, jesteśmy na Akademii Morskiej.
więc na co dzień w mundurze. Nauczyciele akademicy przymykają oko, gdy nie pojawiacie się na zajęciach w imię... Nie ma takiej opcji, żeby się nie pojawić na zajęciach niestety. Właśnie, bo... Więc obojętnie w jakim stanie. Czy wiążecie z tym jakieś takie nadzieje, że naprawdę, że muzyka i tylko to i tym będziemy się w życiu zajmować, czy jednak studia są ważniejsze dla was i a muzyka to fajnie, bo z kolegami się pobawimy? Jeżeli chodzi o mnie, muzyka jest całym moim życiem i tak dalej, ale wiadomo, że trzeba mieć zawsze coś w zanadrzu. Trzeba mimo wszystko się uczyć, prawda, i liczyć na to, że na takim etapie, na jakim jesteśmy, jest to tylko i wyłącznie hobby. Jedni sobie zbierają monety albo znaczki do klaserów, a my po prostu spotykamy się kilka razy w tygodniu i po prostu z sobą gramy. Zagramy dwa razy w miesiącu koncert, to jest to dla nas najlepsza zapłata. Jeżeli komuś jeszcze się to spodoba, tym lepiej. Plany i marzenia zespołu. Czego wam życzyć? Chwila ciszy, drodzy na państwo. Na tą chwilę chyba udanego koncertu w piątek. A to potem jakie plany? No potem, tak jak już mówiliśmy, no na pewno rozbudowywanie swojego sprzętu, jakiegoś tam backline'u, bo to wszystko jest ważne. Oprócz tego, że gra się, to dąży się do tego, żeby grać jak na najlepszym sprzęcie. Jakieś dobre wzmacniacze gitarowe i basowe, ale no, przede wszystkim właśnie pisanie materiału na jakąś większą rzecz, jakąś długogrającą płytę. Być może nagranie klipu i jakaś faktycznie może uda się już w przyszłym roku zagrać coś większego. To ja powiem tak, ja bym przynajmniej chciał, sądzę, że zespół ze mną się zgodzi, poszukiwalibyśmy jakieś opcje na wybicie się już poza województwo, więc mam nadzieję, że dogadamy się jakoś wspólnie i wystartujemy w przyszłym roku na jakimś, nie wiem, przeglądzie na Jarocin, na Woodstock, na jakieś różnego rodzaju, nie wiem, festiwale, pokazy młodych talentów i tak dalej, żeby właśnie się wybić, spróbować. No, jak będą jakieś konkursy, no to dalej ruszymy internet, nie? I może coś się akurat uda. Rodzina, wiadomo, spora jest, no. Mamy plecy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za przybycie do studia. Jak się tylko jeszcze dziękujemy, to było przyjemność. Koncerty mogę zapowiedzieć? Oczywiście. No to tylko tak, bez nazw, że tak powiem, imprez, bez kryptoreklamy, ale gdzie i kiedy? Dobrze, no to 25, czyli w najbliższy piątek, zagramy przed Tilawem. 26. To się po prostu myli. Następnie 13 listopada w takim pewnym klubie w Szczecinie na Wojska Polskiego. I następnie 25 listopada w Policach. Można was śledzić na Facebooku i tam oczywiście się zachęcamy, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Overdose Szczecin. I będziemy gdzieś tam. I można was słuchać dowoli. Myślę, jasne, że jeszcze spotkamy się w programie i wtedy, drodzy państwo, nasi kochani telewidzowie będą mogli usłyszeć zespół na naszej scenie. Mamy nadzieję, wtedy już będziemy mieli możliwość po prostu wystąpić na żywo. Tymczasem trzymamy za was kciuki, życzymy dużo energii. Jesteście super przykładem na to, że nawet zbierając grupkę kolegów i robiąc to, co się lubi, i z odrobiną szczęścia i magią internetu można występować przed Tilaw. Drodzy państwo, to już koniec dzisiejszego odcinka Galaktyka Pomerania. Tomasz Ostach. Sandra Myszkowska. Spotykamy się z państwem już w czwartek, prawda? Tak. Tak, zapraszamy serdecznie. O stałej porze o godzinie 17:00. Za dziś dziękujemy i do widzenia.